Kim była i kim jest Zofia Teliga-Mertens? To jest niezwykła osoba, o której pisze się w Polsce w prasie od kilku lat. Ale dotychczas, myślę, jakoś nieszczególnie nie rozległa była ta wiedza dotycząca działalności pani Zofii Teligi-Mertens. Która w y, ostatnich latach, to, to trwało wiele lat, przeszło 10 lat, z sukcesem sprowadziła do Polski przeszło y, 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 40 rodzin z Kazachstanu, około 200 osób, i y, y, y ofiarowała im mieszkania. Y, mieszkania, które y, w momencie ich przyjazdu y, y, były zdewastowane, ale dzięki umiejętnościom organizacyjnym pani Zofii i y, tych osób, które przyjechały y, z Kazachstanu, Polaków, którzy zostali sprowadzeni, oraz różnych y, dobroczyńców, którzy y, przyłożyli się do tego dzieła, uda udało się y, mieszkania y, y, dla tych rodzin przygotować. Znaczy, Stworzyć im takie warunki, żeby mogli normalnie mieszkać w ojczyźnie swoich przodków. Pani Zofia też jest repatriantką, też pochodzi z tamtych stron, z których sprowadza teraz Polaków. Mhm. To jest problematyczne słowo, to słowo repatriant, prawda? Dla, dlatego, że w, w naszej historii, w historii Polski. Po roku 1944, czy w istocie takiego y, tworu y, państwowego, który komuniści y, ze Stalinem tutaj zainstalowali, odcinając połowę Polski przecież. Tym słowem repatriant posługiwano się również w odniesieniu do osób, które z terenów II Rzeczypospolitej wracały na teren Polski Ludowej. E, w związku z czym y, tak, od razu zastrzegam, że ten termin nie do każdego idealnie się stosuje. Tak? Na przykład o Lwowianach mówiono w ten sposób: tak? tych, którzy tuż po wojnie zostali wpakowani w pociągi albo sami do nich wsiedli i postanowili lub zostali zmuszeni do, do, do zmiany miejsca pobytu, życia ze swojego ukochanego lwowa na jakieś inne miasto, często yy, Wrocław. Prawda? Więc y, pani y, Zofia Teliga Mertens jest osobą, która rzeczywiście y, ma za sobą doświadczenie zarówno z Syłki, y, w tym pierwszym rzucie roku 1940 y, z Wołynia, gdzie jej rodzina. Posiadała majątek. No, w, w, ro, przez rozmaite miejsca, aż do Kazachstanu, który był takim miejscem docelowym, moglibyśmy powiedzieć. No i trzeba też powiedzieć, że to dość typowa biografia osób, które z terenów Rzeczpospolitej były przez władze komunistyczne przewożone dalej, dalej, tak żeby oderwać zupełnie od, tak. od polskości. Tak. Yy, powiedzmy, pan powiedział władze komunistyczne, może powiedzmy jeszcze yy, precyzyjniej przez Sowiety, prawda, na początku, a później rzeczywiście po roku 44 czy 45 to, to część tych funkcji. Przejmują polscy komuniści, a to już jest zupełnie inna opowieść. Więc mówimy rzeczywiście o, o tym procesie, który Sowieci zorganizowali i przeprowadzili na początku lat 40. na ziemiach, które zagarnęli, ziemiach II Rzeczypospolitej. A gdybyśmy sięgali jeszcze głębiej, to przecież moglibyśmy zobaczyć z drugiej połowy lat 30. tę tak zwaną akcję polską. Która z kolei była skierowana przeciwko osobom Polakom, którzy po traktacie ryskim znaleźli się po sowieckiej stronie granicy. Więc mamy cały szereg doświadczeń trwających, trwających dość długo, doświadczeń, które są śladem pewnego procesu inżynierii społecznej. Inżynierii politycznej, którą Stalin na, na terenach Rzeczypospolitej, zagarniętych 17 września 1939 roku, a wcześniej także przejętych właśnie na mocy Traktatu Ryskiego, zorganizował. Cała ta inżynieria społeczna polegała na tym, żeby zmienić strukturę narodowościową tych ziem, a przede wszystkim Miast, dużych miast, żeby oderwać od, od polskości, od polskich korzeni, dużych, średnich i małych, nawet miast, bo dotyczy to również miejscowości takich jak Sokal, w której moja rodzina przed wojną mieszkała. Więc ta inżynieria społeczna realizowana była na rozmaite sposoby, ale przede wszystkim no, poprzez wycinanie ludzi. Jeśli mówię wycinanie, to oczywiście używam metafory, ale ona jest dość bliska te, tego, co, co ma wyrażać. No bo przed, przede wszystkim oczywiście likwidowano e, część osób już w pierwszych dniach okupacji sowieckiej. E, I to nie były przypadkowe e, likwidacje. Likwidacji. Tak, to były likwidacje zorganizowane, przygotowywane. Przez agenturę sowiecką, która funkcjonowała przecież także przed wybuchem Ta II wojny światowej? Rozpoznanie terenu było urządzone znacznie wcześniej, zanim wojska sowieckie weszły. Trochę na podobieństwo tego, co robili Niemcy, przychodzący na, na ziemię polskiej, no mający w zasadzie przygotowaną listę proskrypcyjną. Więc, gdybyśmy mieli podsumować, Polaków zabijano E, terroryzowano. I wyrywano wywozono, z korzeniami. Wyrywano, wyrywano, z korzeniami. Wy, wy, wyrywano z korzeniami. to znaczy przenoszono w miejsca, w których no, jednak chyba musimy to powiedzieć, większość z nich traciła życie. Znaczy, I to było e. też świadome działanie, bo przenoszono ludzi, którzy no, nie pracowali fizycznie, mieli zupełnie inne zawody, czasem byli w ogóle rentierami. Tak. W uproszczeniu powiedzmy, nagle musieli walczyć z mrozem, musieli walczyć o to, żeby zamieszkać w warunkach, które były chociaż przeciętne. Mhm. I to było w sposób świadomy robione, żeby oni już nie tylko nie wrócili do kraju, tak? nie tylko nie wrócili w sensie tam, gdzie mieszkali, żeby zniszczyły lat po nich z powierzchni. Ziemi. Ale oni przetrwali. To jest niebywałe, wie pan, tylko znowu musimy sobie zdawać sprawę, że oni przetrwali w rozmaity sposób, ponieważ duża część z nich wyszła z armią Andersa y, po zawarciu układu Sikorski-Majski ze Związku sowieckiego i już nigdy nie wróciła do Polski. Y, ostatnio w y, y, ostatnich dniach y, napisał do mnie pan zdaje się że z Wielkiej Brytanii który czytał jeden z artykułów poświęconych właśnie temu, co się działo w Lwowie w roku 1939, z prośbą o udostępnienie dokumentu, w którym zawarta jest relacja pradziadka jego żony, lwowskiego policjanta. Nic nie wiedziałem o tym lwowskim policjancie. Okazało się, że właśnie, no, prawdopodobnie, zesłaniec, Dostał się do armii Andersa, przeszedł cały szlak armii Andersa, osiadł na zachodzie, nie, nie wrócił. Więc musimy pamiętać, że duża część tych ludzi, tych, którzy przeżyli, to są także ci, którzy do Polski powojennej nie trafiają. Oni nie mają, nie mają powiedzieć, żadnego byłoby za dużo powiedzieć, ale nie mają większego wpływu na bieg spraw politycznych, społecznych, kulturowych. W, w, w obrębie Polski Ludowej. Wraca, wraca część tych zesłańców do tej Polski powojennej. Często ci, którzy spóźnili się do Andersa. Prawda? Spóźnili się do Andersa. Więc oni wracają z, z Armią Berlinga, wracają jako... Sprzymierzeńcy z, z formalni Armii Czerwonej, y, którą się przedstawia jednoznacznie jako wyzwolicielską, i też duża, wielka część z nich przeżywa dramat z tym związany, ponieważ jest to dramat, powiedziałbym, dwuznaczności y, 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 sytuacji historycznej. Y, jeśli chodzi o panią Zofię Teligę Mertens, to. Ona jako dziecko, podlotek, może należałoby powiedzieć, ma 13 lat, o ile dobrze pamiętam, kiedy około 13 lat, kiedy wybucha wojna. Więc jest osobą, która już może świadomie chłonąć i doświadczać tej nowej rzeczywistości. Może na bazie tych doświadczeń budować refleksję, ale jednocześnie jest kimś całkowicie bezbronnym wobec tego, co się wydarzy. I kiedy myślę o całej, o całej tej sytuacji i historii, która jest związana z życiem pani Zofii, to widzę dwie sceny. Wydają mi się bardzo, bardzo symboliczne. Otóż rodzina była wywożona ze stacji kolejowej w Krzemieńcu. Czym jest Krzemieniec w polskiej kulturze? Dzięki Juliuszowi Słowackiemu mniej więcej wiemy. Rodzinne miasto Juliusza, które poddał mitologizacji w pewnym sensie uczynił no właśnie takim mitycznym. Miastem młodości. To jest ważne miasto dla polskiej kultury z kilku powodów nie tylko ze względu na słowackiego, ale również na bardzo ważną instytucję edukacyjną, która, która w Krzemieńcu powstała. Dwie nazwy historycznie funkcjonowały. Gimnazjum Wołinskie i Liceum Krzemienieckie. Więc tym Liceum Krzemienieckim, o ile y, dobrze, y, y, o ile te informacje, do których dotarłem, są prawidłowe, y, uczyła się jeszcze pani Zofia jako y, dziewczyna. Y, ja widzę, to, to była. Y, żeby wyjaśnić jakieś podstawowe rzeczy. To była jedna z ważniejszych placówek edukacyjnych, kilku, które funkcjonowały na terenach dawnej Rzeczypospolitej obo, obojga narodów. W, taki, w tej epoce, em, powiedzielibyśmy napoleońskiej po napoleońskiej, pierwsza połowa XIX wieku. Szkoła legendarna, dlatego że wypuściła bardzo wiele wybitnych osobistości życia politycznego, kulturalnego. Ja bym może wspomniał o jednej, czyli o Antonim Malczewskim, autorze Marii. Więc pierwsze miejsce symboliczne: Liceum Krzemienieckie. Drugie miejsce symboliczne. To szczytnica koło Bolesławca, osiedle, z którego wyprowadzili się żołnierze sowieccy po tym, kiedy no właśnie sowiecka armia wyjeżdżała z Polski w latach 90. i zostało całkowicie zdewastowane osiedle. Osiedle, które przeznaczono na rekompensaty dla kresowian polskich, tak zwanych zaburzan. Rekompensaty za to, co utracili no, na terenach zabranych przez Sowiety w Polsce. I pani Zofia Teliga-Mertens w ramach tego odszkodowania otrzymała Budynki, kilka budynków, trzy bodaj budynki w Szczytnicy z czterdziestoma mieszkaniami, ale zdewastowanymi. I ja bym chciał zestawić y, symbolicznie dwie sceny. Jedną scenę z początku lat, czy z połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy byłem w Krzemieńcu y, po raz pierwszy, jedyny jak, do, jak dotychczas. Y, i oglądałem budynek Liceum, budynki Liceum Krzemienieckiego, które były, no właśnie, to, to słowo znowu będzie adekwatne zdewastowane. Znaczy, oglądałem piękny, historyczny budynek o wielkiej wartości również materialnej, który miał powybijane okna którymi, które wietrzyk przesuwał, prawda? Który był brudny, zanieczyszczony, nie nadający się do użytkowania. Z tego co wiem, dzisiaj już jest inaczej. Ten budynek jakoś został odremontowany, podobnie zresztą jak dworek słowacki. Wygląda to inaczej, ale tę scenę z lat 90. mam do dziś w głowie. Ponieważ wydało mi się to jakim znakiem tamtej rzeczywistości sowieckiej, tego wiatru historii, który przeszedł przez tereny zagarnięte przez, przez Związek Sowiecki. Więc widzimy rodzinę Teligów na dworcu w Krzemieńcu. Widzimy Liceum Krzemienieckie, które jest miejscem edukacji pani Zofii Teligi-Mertens. A z drugiej strony, proszę państwa, widzimy te zdewastowane bloczki w Szczytnicy, które y, osoba y, przez historię głęboko doświadczona, której historia zabrała wszystko, co miała, w pewnym sensie, otrzymuje ta osoba. Budynki zdewastowane jako rekompensatę za ten zostawiony za Bogiem majątek. Za to wszystko, czego doświadczyła, czego zaznała, co widziała, jak bardzo dotkliwie musiało się mierzyć z życiem, mając szczęście, bo przeżyła. Rekompensata polega na tym, że się Otrzymuje trzy zdewastowane budynki. Co z tym można zrobić? To się wydaje absurdalne. No, ale z... można tak? zostać Feniksem. Tak. To się wydaje absurdalne, ale symboliczność y, tego zestawienia zdewastowanego Liceum Krzemienieckiego z tymi y, wojskowymi y, koszarami, de facto, jest ciekawa, ponieważ powiedziałbym tak, Związek Sowiecki w Europie Środkowej to właśnie zrobił. Wszystko zdewastował. E, ta dewastacja jest w nas obecna, w nas wszystkich obecna. A pani Zofia Teliga-Mertens swoim uporem, e, swoją nieprawdopodobną energią, uczyniła coś, co na naszym facebookowym profilu akcji, którą zainicjował, wymyślił pisarz Wacław Cholewiński, umieściłem takie określenie, że pani Zofia Teliga-Mertens w pewnym sensie unieważniła wyroki historii. Bo tak, na tej drodze między zdewastowanym liceum krzemienieckim, między mieszkańcami Krzemieńca i okolic Wywiezionymi na białym Niedźwiedzie, a gdzieś na początku XXI wieku, pozostałymi posowieckimi budynkami na terenie Polski, gdzieś między tym wszystkim, albo za tym i ponad tym jest historia o niezłomności ludzkiej. O tym, że jeden człowiek, który rozumie i kocha. Może w wyroki historii do pewnego stopnia symbolicznie, ale również faktycznie unieważnić. Ja myślę, że to jest najważniejsze przesłanie i pani Zofi Teligi-Mertens, i to, co przyświeca kilku osobom. Y, które te akcje prowadzą, przede wszystkim Wacławowi Cholewińskiemu, ale również już w tej chwili tysiącom osób, które się zaangażowały. Powiedzmy o tej akcji. To jest akcja, której zwieńczeniem ma być uhonorowanie pani Zofii y, orderem Orła Białego. Tak, oczywiście. My nie mamy takich mocy. Akcja polega na tym, żeby y, możliwie. Y, y, no, szeroko rozpropagować te akcje, żeby y, wiedzę o tym, y, co pani, czego pani Zofia y, dokonała, żeby tę wiedzę przekazać jak największej ilości osób. Y, I w związku z tym no, zaproponować, rekomendować prezydentowi Rzeczypospolitej przyznanie tego medalu. A przyznanie tego medalu, y, te, tego orderu, byłoby moim zdaniem. Y, Taką, yy, takim symbolicznym przyznaniem orderu Orła Białego wszystkim, którzy przeszli przez te gehenne syłek, którzy nigdy nie wrócili, ale również wszystkim tym, którzy do dziś w Kazachstanie, a często i innych miejscach, również na tych terenach dawnej II Rzeczypospolitej, wciąż mieszkają, pielęgnują Tradycję polską, przechowują jeszcze język, ale przecież w tę rzeczywistość, od której żyją od kilkudziesięciu lat, jakoś wsiąkają, jakoś się z nią zapoznają i jest to proces nieunikniony, następuje rozdzielenie. Pani Zofia swoim wielkim darem. Bo wartość tych mieszkań, które przekazała, to jest suma, czy była wtedy, kiedy, kiedy były przekazywane około miliona czy półtora miliona złotych. Ale również Całym szeregiem działań, które miały sprawić, że te osoby, które tutaj przyjadą, nie będą y, wegetować. Nie, nie trafią w pustkę, tak jak Ta. trafiły będąc przewiezione do tego. Tak, więc chodziło o to, y, y, dobrze wiedzieć, że y, pani Zofia tyliga Mertens y, y, dbała również o to, dołożyła wszelkich starań, żeby te osoby miały pracę, y, żeby y, stworzyć im tu warunki. Do godnego życia, nie tylko dać mieszkania i powiedzieć wyremontujcie je sobie, ale zorganizować także pomoc w remoncie, yy, ściągnąć sponsorów, to niekiedy były niewielkie, śmieszne sumy, ale za które udało się coś zrobić. Otóż sądzę, że cała ta sprawa tak tzw. kresówki, tego osiedla w Szczytnicy. Że to jest sprawa, która wydarzyła się po to, by nam wszystkim uświadomić, jak wiele w tej materii jest jeszcze do zrobienia. Są rozmaite szacunki. E, mówi się o 30 tysiącach potomków y, polskich zesłańców w Kazachstanie. Niektórzy nawet obliczają, że to jest więcej, że około 100 tysięcy osób. Nie wiem, czy to aż tak wiele, ale proszę Państwa. Powinniśmy sobie zdać sprawę, jak wielu Polaków w sposób niesprawiedliwy, niezgodny z ich wolą i nieodwołalny w pewnym sensie, jak wielu Polaków trafiło tam, gdzie życie było dla nich, dla kilku pokoleń, gehenną. Nie może być tak, że Polska Współczesna. O nich zapomina, a zwłaszcza ta Polska, która chce się nazywać Polską Wolną. Więc yy, ta nazwa kresówka i to nazwisko Zofia Teliga Mertens, to są dla nas takie znaki, które mówią: macie bardzo wiele do zrobienia. Trzeba te wyroki historii. Cofnąć nie dla 40 rodzin i nie dla 200 osób, ale przynajmniej dla, dla tysięcy, tysięcy ludzi, którzy mogliby wrócić do Polski i zacząć tu nowe życie.